Kolejne spotkanie, któremu się przyjrzymy, spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem, to spotkanie Heroda z Panem Jezusem Chrystusem. To spotkanie mamy opisane w Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, od 6 do 12 wersetu. A dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. Herod, tedy ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego czasu pragnął go zobaczyć. Herod i świat kultury. Nie jest trudno w Herodzie zauważyć przedstawiciela świata kultury. Na jego podstawie rozwijają się romantyczne uczucia oraz niepohamowane żądze. Jego urodzinowe święto jest wyrażeniem niewierności, zachwycenia, intrygi, władzy oraz wielkiego aktu przemocy. Czytamy o tym w Ewangelii Marka, 14 rozdział, wersety od 1 do 13. Jesteśmy przestrzegani przed kwasem Heroda. Jest to pragnienie, aby podobać się światu i rozkoszować się wszystkim, co on oferuje, nadając przy tym grzechowi blask romantyczności. W Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, 31 do 33 wersetu, faryzeusze ostrzegają Pana Jezusa Chrystusa obłudnymi słowami. Wyjdź stąd i oddal się, gdyż Herod chce cię zabić. Wtedy Pan Jezus Chrystus wyjaśnił im: idźcie i powiedzcie temu lisowi. Poprzez to wyraził swoje boskie poniżenie dla tego człowieka i jego zachowania. Następnie dał jasno do zrozumienia, że czas jego śmierci jeszcze nie nadszedł oraz fakt, że to nie przez tego fałszywego i podstępnego władcę zostanie zgładzony. Piłat wysłał Jezusa Chrystusa Pana do Heroda być może w nadziei, że ktoś inny poniesie odpowiedzialność za śmierć oskarżonego. Piłat chciał zobaczyć Jezusa Chrystusa, wykorzystując to spotkanie jako formę zabicia czasu. Tak samo Herod, przepraszam, przejęzyczenie, Herod chciał zobaczyć Jezusa Chrystusa, wykorzystując to spotkanie jako formę zabicia czasu. Herod chciał, a nie Piłat, przepraszam. A więc Herod chciał zobaczyć Jezusa Chrystusa, wykorzystując to spotkanie z Jezusem Chrystusem jako formę zabicia czasu. Było to wielkim poniżeniem dla Pana Jezusa Chrystusa zostać osądzonym przez tego powierzchownego i zepsutego mężczyznę. Pan Jezus Chrystus nic nie odpowiedział na zadane przez Heroda pytania. Milczenie to podkreśla jego wzniosłość i godność okazaną przed tym niegodziwym władcą. Herod był rozczarowany i oburzony milczeniem Pana Jezusa Chrystusa i wraz ze swoimi żołnierzami założyli na Pana Jezusa Chrystusa wspaniałą szatę jako symbol drwiny i poniżenia. Oni nie bili Jezusa, ponieważ ten sposób nie był metodą działania świata kultury. Jednakże to poniżenie Pana było tak samo złe. Rozmawiają o mnie siedzący w bramie i do gry na strunach śpiewają o mnie pijacy. Tak mówi Pan Jezus w psalmie 69, wersecie 13. Wierzący psalmista zdawał sobie nieco sprawę z tego, jak bardzo ludzie zranili Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego powiedział: hańba skruszyła serce moje i sił mi zabrakło. Psalm 69, werset 21. Herod w poniżający sposób potraktował Pana Jezusa Chrystusa, a Piłat niesprawiedliwie osądził Pana Jezusa Chrystusa na śmierć. Ich wspólnym wrogim zachowaniu wobec Pana Jezusa Chrystusa jako Pana chwały, tych dwóch stało się przyjaciółmi, choć przedtem byli sobie wrogami. Jakaż okrutna przyjaźń.